Rezystor. Rezystor inaczej nazywamy opornikiem. Używamy go, aby ograniczyć prąd w obwodzie. W naszym układzie zabezpiecza on diodę przed przepaleniem. Głównym parametrem rezystora jest rezystancja. Im większa, tym mniejszy prąd będzie płynął w układzie. Występują dwa typy rezystorów. Montowane powierzchniowo SMD i przewlekane THT. W tym kursie będziemy używać rezystorów przewlekanych THT. Aby dowiedzieć się, jaką wartość ma nasz rezystor, musimy użyć miernika. Ustawiamy rezystancję na zakres 200 ohmów i przykładamy sondy do rezystora. Gdy przyłożysz sondy do rezystora i na wyświetlaczu wyświetla się jedynka, oznacza, że wartość jest za duża dla tego zakresu. Więc zwiększamy na 2000 ohmów i miernik pokazuje rezystancję 223 ohmy. Dlaczego 223 ohmy, a nie 220? Nasze przewody od miernika też mają swoją rezystancję, a sam miernik pokazuje wartość z pewną dokładnością. Dodatkowo rezystory są wykonywane z określoną tolerancją, które możesz odczytać z kodu paskowego. Odczytajmy więc kod paskowy. Potrzebujemy do tego tabeli. Kolory na naszym rezystorze to czerwony, czerwony, brązowy i złoty. Patrzymy na tabelę i pierwszy kolor to czerwony. Ma wartość 2. Drugi kolor też jest czerwony, więc też ma wartość 2. No i mnożnik. Wynosi 10. W przypadku, gdy nasz rezystor ma 4 paski, omijamy trzecią cyfrę. I wychodzi 220. Ostatni pasek odpowiada za tolerancję, która wynosi w naszym przypadku 5%. Więc wartość naszego rezystora może się wahać pomiędzy 209 a 231 ohmów. Rezystor nie ma określonego kierunku przepływu prądu. Możemy go dowolnie wpiąć do układu. Jednak wartość z pasków można czytać tylko w jednym kierunku. Warto wiedzieć, że nie należy mierzyć rezystorów w układzie. Jeśli chcesz go zmierzyć, wyjmij jedną z nóżek. Przejdźmy do naszego układu. Zmierzmy jeszcze raz prąd. Jest niecałe 13,5 mA. Teraz zmieńmy rezystor na 150 ohmów i zmierzmy prąd. Wynosi 19 mA. Rezystory możemy łączyć ze sobą. Gdy połączymy je szeregowo, ich wartość dodajemy do siebie. Gdy połączymy dwa rezystory o wartości 150 ohmów ze sobą, uzyskamy 300 ohmów. A gdy połączymy trzy rezystory, uzyskamy 448. Możemy je łączyć także równolegle. Tu już musimy skorzystać ze wzoru. Dla dwóch rezystorów ma taką postać, a dla większej taką. Połączymy te same rezystory równolegle. Dla dwóch uzyskaliśmy wartość 74 ohmów, a dla trzech 50 ohmów. Rezystor można przyrównać do hamulców w samochodzie. Gdy naciśniemy na hamulec, samochód zwalnia, a tarcze i klocki przez tarcie nagrzewają się, tak jak nasz rezystor. W naszym układzie płynie bardzo mały prąd, więc nie zauważymy tego efektu. W następnym filmie dobierzemy rezystor do naszej diody. Do zobaczenia.